Jotherman, Herman, .pl. cześć! Witam Cię w ten niedzielny poranek, niedzielny, cudowny, wspaniały poranek. Świeżutka, pachnąca kawa i cudownie smakująca. Dziś chciałem Ci opowiedzieć o kilku sprawach. Przede wszystkim ukazał się dziś najnowszy, świeżuteńki odcinek podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych i muszę powiedzieć, że jest to odcinek fajny. To miało być... Jak zresztą jak każdy inny. Miał to być, no, typowa audycja typu Archeo, gdzie opowiadam, gdzie cytuję, cytuję, w tym akurat w przypadku instrukcję zwalczania akcji wywrotowej w przedwojennym wojsku. Akcja wywrotowa, tak, ta, ta, takim, tym, z tymi słowami określano y, akcję przeciwpaństwową, komunistyczną akcję przeciwpaństwową, która miała miejsce. Ale, ale, czytając oczywiście wybrane fragmenty tej instrukcji, Wybrane przeze mnie. No to usłyszysz. No, trzeba przy tym po prostu trochę pomyśleć, dlatego że słychać, jak bardzo druga Rzecz Pospolita była państwem policyjnym. Jeśli chodzi o zwalczanie komuny, komunizmu w ogóle w Polsce, a komunizm to było zagrożenie przecież Rosji Sowieckiej, ze strony Rosji Sowieckiej. To w cywilu zajmowała się tym przede wszystkim tajna policja polityczna, defa, defensywa polityczna, a także inne służby, które były umiejscowione, na przykład w Straży Granicznej, na przykład w Kopie, czyli Korpusie Ochrony Pogranicza, a także wydziały, wydziały, zwana służba bezpieczeństwa, wydziały bezpieczeństwa w, w, w administracji państwowej. No, dobra, ale o tym to ja, ja nie będę, nie mówię o tym dzisiaj, nie mówię o tym w tym konkretnym odcinku podcastu. Podobnie jak usłyszysz o czymś takim jak samodzielne referaty informacyjne. Nie mówię, dotychczas w ogóle nie mówiłem o, o strukturze przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu. Nie mówiłem tak naprawdę, ile służb specjalnych w przedwojennej drugiej RP istniało, bo wszystkim się wydaje, że istniało tylko dwójka i koniec. Nie, to nie jest prawda. To zdecydowanie nie jest prawda. Przekonałeś się chyba o, o tym, kiedy opowiadałem już o defie, czyli defensywie politycznej. Ale, ale niezależnie od tego, chciałbym, żeby się skupić w tym odcinku tylko i wyłącznie na instrukcji, na metodach zwalczania akcji wywrotowej, agitacji, Komunistycznej w wojsku polskim, w szeregach wojska polskiego, wśród poborowych, wśród tak zwanej służby zasadniczej, jakbyśmy to dziś powiedzieli. Sama instrukcja jest bardzo instrukcyjna, bardzo instrukcyjna. Ja nie wiem, czy nie stosuje się tych metod, uwaga, mówię w cudzysłowie, tak? W niektórych, jakby to powiedzieć, przepraszam, muszę się poprawić, organizacjach pozarządowych. Myślę, że w podobny sposób się działa, dlatego warto, warto dobrze wysłuchać ten konkretny odcinek. Bardzo serdecznie na niego zapraszam. To jest rzecz, która dzieje się przed wojną. Sama instrukcja pochodzi, z tego co pamiętam, z 1931 roku, czyli do wojny zostało nam 8, 8 lat. Niemniej jednak ona podsumowuje dotychczasowy dorobek, bo przecież tak pracowano wcześniej, zanim instrukcja została wydana. I tak pracowano po wydaniu tej instrukcji. Ta instrukcja po prostu ułatwiła, ujednoliciła sposób postępowania, metody postępowania. No i oczywiście, no bo co nowego, co innego się wymyśli, kiedy czytam instrukcję pracy przedwojennej dwójki, defy i tak dalej, no to okazuje się, że wcale daleko od. Carski ochranki nie odeszliśmy. Wówczas, oczywiście, wówczas mówimy o czasach II Rzeczpospolitej. Oczywiście Teza jest karkołomna, ale ona jest do obronienia. I to jest przykre. Dobra, to tyle jeśli, chciałem, co chciałem powiedzieć o najnowszym odcinku OSS. Serdecznie się na niego zapraszam. Musisz go wysłuchać. On jest już dostępny na każdej ulubionej platformie podcastowej twojej ulubionej. Jest na YouTubie, jest na blogu. Na blogu możesz sobie wysłuchać wysłuchać z YouTube'a, bo na YouTubie jest mówiłem, możesz ściągnąć i, i wysłuchać, także dostęp do, do, do tego odcinka jest. Aha, na, na, na blogu możesz przeczytać transkrypcję, bo udało mi się zrobić jeszcze transkrypcję. To wszystko jest już dzisiaj dostępne. OSS zamieściłem dzisiaj dlaczego? Dlatego, że. Bo dzisiaj jest 1 sierpnia. 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17, godzina W. Wybucha Powstanie Warszawskie, które trwa 63 dni. Temu też powstaniu na zasadzie pamiętania, że my pamiętamy. Temu powstaniu poświęciłem jedną infografikę w, 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 na Instagramie. Jest dostępna również na, na Facebooku. Wykonała ją Lena. Mhm, dziękuję serdecznie. Natomiast no, grafika jest fantastyczna, bo jak się przyjrzysz, to tam nie ma tego, co zwykle się pokazuje, czyli powstańców, walk, parasol Zośka i tak dalej. Parasol Zośka 5, tak. Natomiast i y, bohaterstwa wielkiego, bo nie można tego odmówić powstańcom. No, no i strachu również. Strach był wszechobecny, tym, bo, tym bardziej bohaterstwo, tym jest większe, prawda? Natomiast ym, pokazuje dzieci, dzieci nie powinny. Widzieć tego, brać tym udziału. Zostały zmuszone. Zostały zmuszone historycznie. Nie oceniam oczywiście w ogóle, z, czy powstanie było słuszne, czy nie. To, nie. to dla mnie w tej chwili nie ma znaczenia, bo do niego doszło, ono było, dzieci nie bawiły się, ale dzieci nie bawiły się już wcześniej, bo w 1939 doszło do tego, do czego doszło i, i skończyło się dzieciństwo, o tak bym powiedział. Kobiety nie zajmowały się tym, czym powinny, mężczyźni nie zajmowali się tym, czym powinni, wszyscy walczyli o przetrwanie, później walczyli w ramach powstania. To jest ciężki temat, jego nie poruszam, ja po prostu pamiętam, my pamiętamy i oddajemy cześć powstańcom i tyle, i tyle. Jeśli chodzi o powstanie warszawskie, to tak się jakoś zbiegło, że. Oczywiście nie porównuję i nie żartuję z tego. Mówię całkiem poważnie. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie. A dziś jest 1 sierpnia 2021 roku i udało mi się opublikować 44 odcinek OSS. Znak jakiś nie wiem skąd. Ale no tak wyszło, tak wyszło. Ja tego nie planowałem. Cieszę się, cieszę się, bo w takim małym symbolicznym kroku, mimo wszystko, yy, Pokazuję, że no, no, to też jest uczczenie przeze mnie powstania i bohaterstwa powstańców. Jeśli chodzi, Aha, i też chodziło o komunistów, no bo powstanie, dlaczego wybuchło? Chodziło o to, żeby wojsko, a Armię Czerwoną przywitać jako gospodarze, tak? To była też obawa. Zresztą chyba największa obawa podziemia w czasie II wojny światowej, czyli komuniści. Komuniści i to, że Stalin i jego wojska wejdą do Polski. No i, i jak widać, nie mylono się co do prognoz, co do zagrożenia. Ale to tyle. Natomiast, no mówię, OSS już jest, jest. Dziś jest rocznica Powstania Warszawskiego i nie zapominajmy o tym. Chciałbym powiedzieć też taką ciekawą, fajną rzecz, że w ogóle okres II wojny światowej, II wojny światowej, jest bardzo interesujący z tego punktu widzenia, który przyjąłem w szpiegulu. Czyli z punktu widzenia służb specjalnych, służb tajnych. Dlaczego? Dlatego, że ja wiem, jakoś tak nie trafiłem. Z tego punktu, o który teraz Ci opowiem, nie mówi się o tym, nie pokazuje się tak, nie wiem, historii, czy. Historia mniej mnie interesuje. Interesują mnie procesy. Procesy. No też z punktu widzenia historii historycznej, ale procesy kształtowania się. Dlaczego? We wrześniu 1939 walczyła armia. Yy, wszyscy znamy legendę, albo słyszeliśmy, gdzieś tam nam zadzwoniło o legendzie Hubala, Majora Henryka Dobrzańskiego. Yy, I nie wiem, czy wiesz, ale, ale kiedy już Armia Polska de facto została już rozbita, on przeszedł do walki partyzanckiej. Walkę partyzancką, on nie był partyzantem. To była jednostka wojska polskiego przedwojennego, nie partyzancka, stosująca metody walki partyzanckiej. To jest ogromna różnica, Dlatego, że na metody walki partyzanckiej, ja nie pamiętam nazwy tej instrukcji, została wydana przed wojną przecież, specjalna instrukcja walki partyzanckiej. I instrukcja jest o tyle interesująca, ja na pewno ją kiedyś poruszę, na 100%, dlatego, że część jej przepisów, bo tym są instrukcje, dotyczy zasad, dotyczy bezpieczeństwa, czyli kontrwywiadu. Kontrwywiadu w oddziałach partyzanckich. Nie mam zielonego pojęcia szczerze, czy, czy ta instrukcja była stosowana później już w oddziałach partyzanckich tworzonych Armii na przykład Krajowej. Yy, dlatego, że to były zupełnie inne oddziały niż oddział Majora Dobrzańskiego. Oddział Majora Dobrzańskiego był nieregularną jednostką Wojska Polskiego działającą na podstawie przedwojennej instrukcji dotyczącej walki partyzanckiej. I teraz Major Dobrzański właśnie dlatego nie podporządkował się Związkowi Wielkiej Czynnej, która powstawała z niej, no tak ogólnie powiem, powstała Armia Krajowa. On się nie podporządkował jakimś ludziom, którzy tworzą sobie armię, on był dalej jednostką wojskową drugiej Rzeczpospolitej. To, to, to jest duża różnica. A co ciekawego powiem, jeśli chodzi o sam proces, tak, że mamy tak, mamy regularną armię, więc regularny wywiad, kontrwywiad, później walka partyzancka to jest ta część bojowa. Ale jednocześnie, co się dzieje z wywiadem, kontrwywiadem, no bo on jest już taki, kończy się rozerwany, tak? No nie, bo po pierwsze, rozpoznanie wojskowe ciągle musi działać. <laughs> po drugie, powstają, i to pokazała historia II wojny na ziemiach polskich pokazała właśnie historia, że powstają oddolne, zupełnie oddolne organizacje wywiadowcze i kontrwywiadowcze, jak na przykład muszkieterowie rewelacyjna, bardzo interesująca organizacja, wywiadowcza. Ona działała bardzo na rzecz, yy, soe angielskiej, tak? Przez słynną Krystynę Skarbek chociażby. Z muszkieterami yy, powiązana była również Mieczysława Ćwiklińska, słynna przedwojenna aktorka polska. No, wielka gwiazda, wielka gwiazda. Yy, to była organizacja bardzo, bardzo skuteczna, więc to sobie wszystko prześledzimy w OSS-ie w przyszłości, ponieważ no, takie oddolne powstawanie zupełnie niezwiązanych z, z żadną organizacją państwową, żadną służbą państwową no, daje również duże, ogromne efekty. Później to wszystko zostało jakoś konsolidowane, powstało przecież państwo podziemne, sami muszkieterowie zostali, ponieważ nie chcieli się podporządkować ich twórca, kapitan Witkowski, więc więc ym, stało się coś takiego, że no, zostali spacyfikowani i włączeni do wywiadu i kontrwywiadu armii krajowej. E, też nie wszyscy, też nie od razu, ale to, 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 to już są kwestie historyczne. Historii nie poruszamy, poruszamy procesy, tak? I to, co nas interesuje od strony służb specjalnych. No, i, i taki wielki konglomerat służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ponieważ mieliśmy wiele organizacji niepodległościowych, powstał na terenie, bo to jest nieprawdopodobne. Tego jakoś, nie mówi się o tym jakoś tak z góry, z góry. A z góry widział to doskonale, o, ten człowiek to jest raport, polskie podziemie w, 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 w oczach wroga, aha, tutaj w, w kamerce jest wszystko od tyłu. Generał Reinhard Gelen, późniejszy, późniejszy twórca i wieloletni szef BND, tak, czyli wywiadu zachodnio-niemieckiego. A, a w czasie II wojny światowej dowódca, dowódca armii obcych wschód w ramach Abwery, czyli wywiadu i kontrwywiadu Wehrmachtu. Także, no mówię, to, to wszystko, to są takie kropeczki. Dot tu dot, one się łączą. Mówię bardzo długo, więc ja już będę będę kończył. Natomiast ym, chciałem ci tak pokazać, że to, to wszystko jest fascynujące. Ale na pewno w OSS nie, usłyszy, nie będziemy rozmawiać o tym od strony historycznej, od strony procesowej i pamiętaj, to naprawdę, naprawdę yy, widzę lub domyślam się, ma przełożenie, te rozwiązania, wszystkie metody, formy, yy, same procesy, one się dzieją również dzisiaj, choć zupełnie, zupełnie inaczej yy, i na pewno są wykorzystywane, nawet nie wiem czy świadomie, ale są, to znaczy, że, że wiemy, że to jest z takiej, a nie innej instrukcji ale są wykorzystywane na pewno, dlatego warto czytać stare instrukcje, żeby wiedzieć, co wokół nas może się dziać, tak? To jest wszystko, co ja chciałem na dziś powiedzieć, jeśli chodzi o to. Yy, przypominam, przypominam, że dzisiaj do godziny 24, dzisiaj do godziny 24.00 yy, trwa promocja 50% na kurs Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu z ESI Corporate Security Intelligence, to jest jedyny, jedyny taki kurs na rynku w ogóle, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jedyny taki kurs z taką masą wiedzy, różnej wiedzy. No i mówię, jeżeli ktoś nie chce skorzystać, no, no to nie chce skorzystać, ale, ale naprawdę warto. 50% obniżka trwa dzisiaj, do dzisiaj, do godziny 24. Naprawdę Naprawdę. Jedyna taka obniżka, już nigdy ten kurs nie będzie miał takiej promocji. Ja po prostu obiecałem, że kurs będzie w cenie 1000 zł, i taką promocję 50% chcę dotrzymać. I ona będzie trwała do dziś do godziny 0.0. Jeżeli chcesz wiedzieć o co chodzi, wejdź sobie na zapis webinaru który przeprowadziłem na YouTube'owym koncie, y, szpiegu, YouTube koncie szpiegul.pl Włącz sobie godzina, 23 minuty, 30 sekund. Tam dokładnie opowiadam, e, na czym polega ta promocja. Jeżeli tylko chcesz, skorzystaj z niej, bo już nigdy ten kurs nie będzie taki tani. Nigdy, powtarzam, nigdy. Dziś do 24 trzeba spełnić warunki, które tam określiłem. Jeszcze możesz, jeżeli chcesz, jeszcze dasz radę Warto, po prostu warto, bo ja powtarzam, to jest jedyny taki kurs na rynku. Nie ma, nigdzie nie znajdziecie takiego kursu na całym świecie. A on jest że dostępny, to jeszcze w języku polskim, a w języku angielskim będzie później. <grym> Dokładnie. No, i chciałbym, co jeszcze. Jak widzisz, czuję się dobrze, cała moja rodzinka czuje się dobrze, i dzisiaj my spędzamy czas razem. To jest ostatnie, co dzisiaj robię, jeśli chodzi o, o szpiegula. I wybieramy się nad, jak to się nazywa, już muszę spojrzeć Festiwal Sztuki i Kultury. Bębny, salsa, różne tańce, a przede wszystkim co dla mnie jest bardzo interesujące żarełko z całego świata. Także my sobie pójdziemy, będziemy dzisiaj dobrze się bawić. Ty również baw się świetnie z przyjaciółmi, z rodziną. Tego Ci dzisiaj życzę. Świętujmy, świętujmy i pamiętajmy o godzinie W i o tym, o tych 63 dniach, które po niej nastąpiły. Na dziś to tyle. Serdecznie Ci dziękuję za uwagę. Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć!